będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Patryk Surdyn, przed KSW66, witamy serdecznie ponownie. Witam wszystkich serdecznie. Patryku, no co tu dużo gadać? Nie masz w sobotę za dużo wyboru, jest tylko jedna opcja, zwycięstwo, aby utrzymać kontrakt z KSW. I z takim nastawieniem wychodzę do tego pojedynku. Wiadomo, moje dwa wcześniejsze pojedynki nie poszły po mojej myśli, jednak jakby wyciągnąłem z nich dużo wniosków i zebrałem bardzo dużo doświadczenia. Już mija prawie też 2 lata od mojego pierwszego pojedynku, więc na pewno trochę czasu minęło. Też się rozwinąłem jako zawodnik. No, wchodząc tutaj do organizacji KSW, pierwszą walkę miałem z Damianem Stasiakiem. No, ta walka nie poszła po mojej myśli. Druga walka również była z Jakubem Wikłaczem. Dwaj bardzo mocni rywale, ale ja jestem bardzo ambitnym gościem i przychodząc do organizacji KSW chciałem takich walk. Mam nadzieję, że i zrobię wszystko, żeby ten pojedynek w sobotę zwyciężyć. Wnioski to oczywistość, a czy jakieś zmiany nastąpiły w związku z tymi dwiema walkami? Czy uznałeś, że w zasadzie jakby sztab odrobił swoją robotę, ty zrobiłeś co się dało w tych pojedynkach, ale po prostu rywale byli na ten moment za mocni? Czy dało się twoim zdaniem te pojedynki wygrać, tylko po prostu coś w przygotowaniach poszło nie tak, więc trzeba było dokonać jakichś zmian? Wydaje mi się, że na pewno wnioski z każdego pojedynku wyciągamy i przekładamy te elementy techniczne, które nie grają, ale moim zdaniem na pewno nie pokazałem w 100% swoich umiejętności, tak, klatka KSW i na pewno ci rywale także nie pozwalali na to, żeby pokazać swoich umiejętności, ale mówię, gdzieś ta przerwa moja spowodowana, miałem chyba tam 1,5 roku przerwy. Później miałem walkę dopiero z Damianem Stasiakiem, więc gdzieś ta przerwa od tych startów na pewno spowodowała to, że gdzieś nie byłem sobą w 100%. Mówię, jestem po dwóch pojedynkach w organizacji KSW, wiem z czym to się je, wiem czym ta klatka smakuje, tak, jak tam już jest i teraz wchodzę mocno skupiony i zdeterminowany, by ten pojedynek wygrać. Nie ma presji, rozumiem, takiej właśnie, że gdzieś tam jak nie pójdzie noga, się powinie, to może się to wszystko troszeczkę porozpadać. Nie ma jakiegoś takiego ciśnienia. Nie, naprawdę do pierwszego pojedynku to ja sam naprawdę, nawet udzielając wywiadu, gdzieś naprawdę byłem mocno nakręcony tym wszystkim. Ja to robię, bo to kocham, jest to moja pasja i tyle, nie wychodzę. Chcę to zrobić dla siebie, chcę wygrać siebie, chcę sam sobie udowodnić, że jestem w stanie bić się na tym poziomie i chcę zaprezentować naprawdę swoje umiejętności. Wspomniałeś o tym, że dużo Cię nauczyły te porażki, ten okres, który miałeś gdzieś tam, no, trudni rywale też, od nich trochę jakieś tam nauki pobrałeś, biorąc pod uwagę Twoje występy. To tak jakbyś sam miał ocenić, z czego najbardziej jesteś zadowolony, co udało Ci się gdzieś tam pokonać, co udało Ci się wytrenować, zmienić, jeśli chodzi o Twój styl? No, jakby rozwijam się ciągle jako zawodnik, na pewno też dużo postawiliśmy na poprawę elementów parterowych, gdzie w tych dwóch walkach na pewno zawsze czułem się dobrym zawodnikiem parterowym, jednak tam pewne elementy razem tutaj z trenerem Damianem Zorczykowskim musieliśmy po prostu dołożyć, żeby ta gra wyglądała jeszcze lepiej. Udało nam się w sparingach jakby to przełożyć to na sparingi, teraz oby to przeszło i udało nam się przełożyć to na walkę. Na pewno też te dwie walki dużo mnie też nauczyły i też jakby mocno mnie umocniły w tym, że ja naprawdę chcę to robić i spełniać swoje marzenia. I te dwie przegrane walki naprawdę dały mi na pewno dużo więcej niż 5 wygranych walk. I to naprawdę jest w tym dużo racji. Patryku, teraz mówisz, że nie ma tej presji, przynajmniej aż tak dużej. To też ja zapytam, wiadomo, walka, każda walka uczy nas czegoś nowego, uczy nas pokory, uczy nas okiełznania tych emocji. To też, czy w tamtym momencie, kiedy debiutowałeś, to zero, które miałeś w rekordzie, ono w pewien sposób ciążyło Ci, czy wtedy również nie zwracałeś na to uwagi? Jakby ja też startowałem jako w zawodach amatorskich i jakby startowałem i w grapplingu, i w zapasach, i w amatorskim MMA, chyba z 50 walk amatorskich i też tam zdawały się jakby porażki, więc jakby nie wychodziłem z zbytnią presją tego, żeby te zero stracić. Na pewno gdzieś, tak jak powiedziałeś, okiełznanie tych emocji w klatce to na pewno jest klucz do zwycięstwa i po prostu wyjście i rozegranie tego pojedynku na swoją korzyść. To swego czasu zadawałem zawodnikom jedno pytanie, skoro jeszcze mówimy o okiełznaniu emocji. Czy kiedykolwiek w walce zdarzyło Ci się mieć jakąś taką abstrakcyjną, zupełnie absurdalną myśl, która Ci przyszła do głowy? Czy jesteś w stanie coś takiego sobie przypomnieć?
Nie, jakby pojedynek jakby analizuję też na bieżąco, jakby co tam się dzieje, jakim stanie jestem realizować nasz game plan i jak pojedynek się układa. Wiadomo, możemy jakiś tam pomysł na walkę mieć, game plan układać w springach, ale walka to jest walka, możemy dostać jedno uderzenie i gdzieś w ogóle pomysł i wszystko inne się zmienia, więc nie, jakby nie miałem żadnych jakichś takich mega abstrakcyjnych myśli podczas pojedynków. Ciężko mi sobie tak w 100% przypomnieć, czy tak było, ale chyba ostatnie dwie walki, które przegrałeś, walczyłeś przy pustych trybunach, czyli w studio. Prawda? I tak, to dla mnie też ważne walki przed publicznością. Jak mówię, wygrywałem podczas, gdy była publika, gdzieś mnie ta publika często niosła. Czułem się naprawdę bardzo swobodnie i dobrze. Wiadomo, też myślałem, że może studio będzie ok, bo nie ma tych kibiców i też będę w miarę spokojniejszy, ale naprawdę gdzieś te pojedynki, gdzie była publiczność, ja potrafiłem być trochę spokojniejszy i zachować emocje i prowadzić ten pojedynek lepiej, więc teraz cieszę się, że publiczność wraca i to jest na pewno też moje jakby takie małe spełnienie marzeń, że mogę wyjść i zobaczyć przed publicznością i tak dużo zgromadzoną, więc cieszę się bardzo. Zmienia cokolwiek to, że będziesz, no w armii zamykałeś karty, teraz będziesz otwierał, będziesz w karcie wstępnej, na plus czy na minus? Myślę, że na plus. Na pewno będę chciał też, przyjeżdżają tu moi znajomi, będę chciał na pewno gdzieś z nimi wyjść i poświętować ten pojedynek i pocieszyć się jak najdłużej tą wygraną. W takim razie, czego twoi fani mogą się spodziewać w sobotę? No bo pytaliśmy tutaj Dawida, jakiego on się ciebie spodziewa. Czy wejdziesz na ostro, żeby pokazać, że Patryk Stewart nie powiedział ostatniego słowa i z przytupem powrócić na ścieżkę zwycięstw? Czy wręcz przeciwnie, zaczniesz kalkulować i na chłodno, na spokojnie rozgrywać ten pojedynek, aby go wypunktować? Co ty możesz obiecać kibicom? Na pewno bardzo dobry pojedynek. Jestem bardzo mocno zdeterminowany. Na pewno Dawid również, więc na pewno będziemy chcieli zostawić całe serducho w klatce i pokazać jak najwięcej emocji dla kibiców. Patryku, jeszcze jedno pytanie. Czy walka z Martinikiem to jest to pierwotne zestawienie, czy była jakaś zmiana? Czy wiesz tylko o starciu z Dawidem? Jest to pierwotne zestawienie, które wiedziałem dużo wcześniej. Przygotowywałem się stricte pod tego zawodnika. Poczekamy na twoją walkę w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.